Siema, siema, siema. Ja jestem Kuku, a ty jesteś pięknym człowiekiem. Nie wiem, czy wiecie, ale program You Can Dance wraca do telewizji. Tak jak już wam wspomniałem wcześniej, ja byłem finalistą jednej z tych edycji, a dokładnie 7. I jako, że skończyła mi się klauzula poufności, to mogę się z wami podzielić mrocznymi sekretami programu. Przygotowałem dzisiaj listę 5 takich rzeczy. Jak je zobaczycie, to będę mógł was przywitać w klubie wtajemniczonych. Mroczny sekret numer 1. Pierwszy sekret dotyczy manipulowania materiałem wideo przez produkcję, co oznacza mniej więcej tyle, że mogą wziąć nagrania i zmontować je w dowolny sposób, zmieniając przy tym sens wypowiedzi, kontekst. Mogą wymyślić tak naprawdę coś zupełnie nowego. Aby trochę lepiej zobrazować wam ten przykład, przygotowałem dla was taki wywiad. Co pan sądzi o Danusi? Danusia jest przekochana. Zawsze przychodzi mnie przytulać i wyprowadza na spacer. A co pan sądzi o zupie fasolowej? Jest okropna. A może pan pełnym zdaniem? Zupa fasolowa jest ohydna. Chce mi się rzygać na samą myśl o niej. A po montażu wygląda to tak. Danusia jest ohydna. Chce mi się rzygać na samą myśl o niej. A ty, jako że podpisałeś wiele stron tego cyrografu z diabłem, nie możesz z tym nic zrobić. Mroczny sekret numer 2. Jeśli oglądaliście kiedyś program, prawdopodobnie mieliście okazję zobaczyć piękne mieszkania, w których zatrzymują się finaliści. What's up, y'all? I wanna welcome y'all to my house, the dog house. Dlatego szokiem dla mnie było, kiedy weszliśmy do mieszkania, w którym mieliśmy się zatrzymywać przed finałem i zobaczyliśmy, że jest jakoś tak mało łóżek. Dowiedzieliśmy się wtedy od naszej opiekunki, że na dwie osoby przypada jedno łóżko. Nie takie małżeńskie wielkie łóżko, tylko takie półtora osobowe. I mogłoby paść pytanie, to dlaczego nie pokazali tego w telewizji? Nagrania wideo mają to do siebie, że z jednej strony jest ładna kompozycja, a za kamerą może być bałagan albo żygi, kupa, cokolwiek. Zazwyczaj, kiedy nagrywaliśmy materiał w mieszkaniu, przerzucało się lokatorów w inne miejsca, których nie było widać. Mroczny sekret numer 3. W programie warsztaty pokazywane są jako takie niesamowite wydarzenie, jakby się złapało Pana Boga za nogi. Chyba się tak mówi. Bardzo często uczestnik proszony jest o to, żeby powtarzał swoją radość wiele razy do kamery. Jadę do Otwocka. Moim zdaniem te warsztaty to taki trochę mem. Materiał, który bylibyście w stanie przyswoić przez pół godziny, był powtarzany przez dwie godziny. Możecie mnie zapytać, no ale czemu w telewizji ludzie sobie nie radzą z tymi tańcami? I może być tak dlatego, że ktoś po prostu nigdy w życiu nie miał styczności z danym stylem, ale na jednych moich warsztatach była taka sytuacja, że gdy przyszła produkcja z kamerami, to instruktor dostał sygnał, żeby teraz dołożył taką znaczną część materiału. Po takim jednym przetańczeniu, kiedy ktoś tam próbował powtórzyć, co się wydarzyło, podchodził do ciebie juror i zabierał cię na bok i byłeś rozliczany z tego, że sobie nie radzisz. A wygląda to mniej więcej tak. Powtarzaj. Litwo. Litwo. Ojczyzno. Ojczyzno. Litwo, ojczyzno. Litwo, ojczyzno. Chodzą kamery. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile trzeba cię cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Powtórz. No nie. Nie radzisz sobie chyba. Mroczny sekret numer 4. Następny sekret jest podobny do naszego pierwszego sekretu, ponieważ dotyczy manipulowania materiałem. Ale w tym przypadku nie chodzi o manipulowanie materiałem w kontekście jednej osoby, tylko bardziej o sytuację, w której ktoś skomentował twój taniec, albo miałeś jakąś super reakcję, którą zapamiętałeś. I była bardzo duża szansa, że kiedy oglądałeś program w telewizji, to użyto twojej reakcji w kontekście innej osoby. Czyli tak jak tu.
Mroczny sekret numer 5. Ostatni mroczny sekret dotyczy tego, czy pary uczestników oraz style taneczne, z którymi się mierzą, są wylosowane. I patrząc na te pary, można polemizować, czy one były losowo, czy nie. Jednak pewnego razu wydarzyło się coś, co sprawia, że śmiem to kwestionować. Miało to miejsce w momencie przygotowań do pierwszego programu na żywo. Znalazłem wtedy rozpiskę produkcji z wypisaną listą uczestników w parach. Po drugiej stronie były nazwy styli, które będziemy tańczyć w drugim odcinku. Ale my jeszcze nie zrobiliśmy pierwszego odcinka i w sumie nie wiadomo, kto przejdzie dalej. Tylko trzy pary miały w rubryce styl napisany znak zapytania i wnioskuję, że były to pary, które miały być w pierwszym odcinku zagrożone. I teraz nasuwa się pytanie, czy głosowanie jest prawdziwe. Nie mam niestety dla was mrocznego sekretu związanego z tym. Nie mam takich informacji. Prawdopodobnie nad głosowaniem czuwa jakaś komisja, taka jak ta. Komisja Kontroli Gier i Zakładów. Zadajmy sobie pytanie, czy produkcja rzeczywiście potrzebuje fałszować głosowanie, skoro już wpływa na cały materiał, który wam dostarcza, wpływa na czas antenowy, który każdy z uczestników dostaje. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby wskazać osobie głosującej, kto powinien przejść dalej. To wszystko na dziś. Mam świadomość tego, że dla wielu osób ten program był niesamowitym doświadczeniem, który zmienił ich życia. Dla mnie był na pewno cenną lekcją. Tymczasem dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś usłyszeć więcej w tematyce You Can Dance, czy jest to dla was interesujące. To tyle na dziś. Elo rap. Na ten film. Czyli, że tak? Kubuś, włącz oczy. Chce mi się żygać na samą myśl o niej. Znowu mówię tak pozytywnie o niej. Bo zupa fasolowa jest bardzo dobra. Zgadza się pan z tym? Tutaj troszkę nam się to odkleja. Nie, tak jest okropne. No ładnie, Dusia, coś ty zrobiła. Próbujemy drugi raz. Mam nadzieję, że teraz będzie mniej drętwo. Ale upał, ja pierdzie. To tyle na dziś. Bez odbioru. To tyle. To inna osoba powiedziała.